mama chodzi tutaj do nas. Przyzwyczaja się. Pani, to jest moja mama. Ja już drugi raz będę składała świadectwo błogosławieństwa finansowego w tym kościele. 16 lat temu zginął mój tato w wypadku samochodowym. Na tamten czas Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło nam jakieś odszkodowanie. I o niczym więcej nie było oczywiście mowy. Długo ubiegałyśmy się o jakieś wyrównanie. Zostałyśmy bez środków do życia, ale za każdym razem była odmowa. Po 16 latach, odkąd należymy do kościoła, ja troszeczkę dłużej mam, chyba po 3 miesiącach, pojawił się pan, nie mogę powiedzieć z jakiej firmy i skąd, ale daleko od naszego miasta jest siedziba tej firmy. I wznowił nam jakby ubieganie się, zadośćuczynienie za to odszkodowanie. Podpisałyśmy umowę, nie wpłaciłyśmy żadnych pieniędzy, takie były warunki umowy tak naprawdę. Jakiś czas temu miałam świadectwo, bo została nam wypłacona jedna część kwoty. Niedawno, chyba w tym tygodniu, została wypłacona druga część kwoty. W sumie razem dla mnie i dla mamy 70 tysięcy złotych. Czy to jest dużo, czy mało, ocencie sami. Natomiast takie błogosławieństwa finansowe, odkąd przychodzimy do kościoła, płacimy dziesięcinę i oby tak dalej. Amen. Amen.